Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Przełamaliśmy w końcu serię, fatalną dla nas serię trzech porażek. No pierwsza z tych porażek była zasłużona, dwie następne to takie brak trochę piłkarskiego farta. Dobrze, no wróciło, bo do przerwy jeszcze tak różnie, ale po przerwie już trochę to lepiej wyglądało. Stworzyliśmy sobie parę sytuacji, rzut karny sam na sam, tam Rogera Orlińskiego, potem Kamil jeszcze wróbel miał jedną sytuację. Fajnie, że nam się udało wygrać i w trochę lepszych już nastrojach możemy dalej trenować i do następnych meczów się przygotowywać. Nie ukrywam, że chciałem postawić na rutynę z tego względu, że no po takiej serii no różnie się ciężko się spodnieść. No młodzież niekiedy nie daje sobie z tym rady i chyba był to dobry ruch. Natomiast co do przyszłych meczów, no zobaczymy, no to zobaczymy, jak będzie w tygodniu, jak się to będzie prezentował. Sojda wraca, no Sojda nie grał, bo był kontuzjowany, bo tak to jego dyspozycja akurat na tą chwilę, to jak najbardziej powinna go w pierwszym składzie usadowić, no ale wraca i dobrze, że wraca i jakieś tam składy, zmiany będą, no ale to zobaczymy, tak jak mówię, po całym tygodniu treningów. Kamil wrócił i trochę doświadczenia, trochę tej waleczności. Tak się składa, że długo grał z nami, grał w pierwszym składzie Niewola. No, to był dla niego chyba początki w trzeciej lidze, bo nie wiem, czy on grał wcześniej, ale fajnie pograł, no, trochę złapał takiego może nie kryzysu, ale w ostatnim meczu słabiej. Dobrze, że Kamil wszedł, no ale dalej mamy trzech stoperów, na nich będziemy stawiać, zobaczymy, czas pokaże, jak to będziemy. Nawet to będziemy lotować, będziemy myśleć, żeby wszyscy grali. No myśmy tak, w sumie to w tygodniu troszkę my tak poświęcili czas na skuteczność, chcieliśmy jakby to poprawić sobie ten element gry, aczkolwiek na treningach nie wyglądało to wesoło. No cieszę się, bo nie tylko tu, bo i w Kutniku bo sam miał sam na sam, jeszcze gdzieś tam wcześniej też, no dobrze, że strzelił, może się Kamil odblokuje i zacznie strzelać bramki tak jak inny wróbel. Powiem tak, że te bramki, które padły, to chyba żadna, to już chyba żaden bramkarz by nie złapał. No pierwsza ładna, a druga sam na sam, no to się wiadomo, jak to się sam na sam broni, no ten chłopak wybronił sam na sam z Rogerem, no to też o nim jakoś świadczy. Nie świadczy o tym, że młody, no to nic nie umie, bo nasz Filip, mówię, 97 rok i piękną akcję przeprowadził, ładny zwód, balans z ciałem, rzut karny na nim, także no wykorzystaliśmy, cieszymy się, strzeliśmy dwie bramki, no mamy się z czego cieszyć, byśmy dawno meczu nie wygrali, ostatnio same porażki, także cieszmy się do soboty, a myślę, że w sobotę idziemy do Andrychowa i myślę, że z tych wyjazdów to będziemy punktować wszędzie, bo nam się lepiej gra na wyjazdach. No jako trener pierwszy raz, tak? Spotykam się z taką sytuacją, także no to jak powiedziałeś, no troszeczkę serduszko jeszcze bije. No ale no mówię, no tym bardziej szkoda, że przegraliśmy, ale przegraliśmy zasłużenie, także Unia była dzisiaj pod każdym względem zespołem lepszym i no niestety no my jesteśmy w takim doku, kryzysie, z którego trzeba jak najszybciej się pozbierać. No, jedynie co mogę, tego pogratulować drużynie, bo Unii, bo zagrała naprawdę dobry mecz. Tym składem gramy całą rundę i no mówię, to przyszłość do nich należy, no tylko mówię, no musimy jakoś tam pracę wykonać. No i czasami brakuje takiego doświadczenia, no dzisiaj Unia wystąpiła w bardzo dobrym, silnym, personalnym składzie, no i pokazali troszeczkę te kawałek piłki, tego cwaniactwa, tak? Także mówię, nam tego brakuje, no ale mówię, no trzeba dograć tą ligę, zdobyć jeszcze tych, poczułać trochę punktów, a zima i mówię, no trzeba popracować. Pracując w Unii, tak samo tutaj w BKS-ie powiedziałem, przede wszystkim na jesień trzeba zdobyć tych jak najwięcej punktów i później się zastanawiać, jakie cele. Początek mieliśmy bardzo dobry, dobrze wyglądaliśmy, mówię, no troszeczkę taki natchnieni byliśmy, tak dosyć, nawet ta gra była nawet bardzo dobra w pewnym momencie, no ale mówię, gdzieś przyszedł ten kryzys, ale myślę, że się odblokujemy, jest jeszcze parę kolejek, także na pewno zdobędziemy parę punktów, no mówię, no bo chyba nie zapomina się, jak w piłkę gra, tak?